Cześć kochani, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek o świetnych kosmetykach do 15 zł. Przygotowywanie się do tego materiału trochę mi zajęło, ponieważ pokażę Wam dzisiaj takie kosmetyki, których używam już od długiego czasu i które naprawdę rewelacyjnie mi się sprawdzają, ale to nie wszystko. Chciałam, żeby dzisiejszy odcinek był bogaty w naprawdę różnorodne propozycje, ciekawe i testowałam sobie, akurat tutaj mój kot musiał teraz wkroczyć do akcji, różne kosmetyki poza kamerą. I chciałam po prostu przedstawić Wam inne propozycje, być może nieodkryte, tak żeby każdy mógł znaleźć jak najwięcej ciekawostek dla siebie. Zapraszam serdecznie, zostańcie ze mną. Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od polecenia maskary od marki Delia o nazwie 3D Lashes New Look Mascara. Ja ten tusz kupiłam jakiś czas temu do jednego z testów i pani ekspedientka powiedziała mi w sklepie, że to jest po prostu totalny hicior. I muszę przyznać, że naprawdę od pierwszego użycia dosłownie zakochałam się w tej maskarze i po tamtym filmie zrobił się swego rodzaju szał na ten tusz do rzęs, ponieważ zaczęłam od Was dostawać tak dużo wiadomości, że go kupiliście, że go przetestowaliście, że po prostu cieszę się, że wspólnie z Wami trafiłam na coś tak świetnego, ale dzisiaj uznałam, że go pokażę nie tylko dlatego, że on mieści się w kategorii cenowej i jest naprawdę świetny, ale cały czas dostaję naprawdę dużo zapytań o to, czy mogłabym przypomnieć, jaki to był tusz, więc proszę bardzo. Tusz Deli to jest maskara, która po prostu świetnie pogrubia rzęsy, rozdziela je, wydłuża. Do tego ma silikonową szczotkę, a to jest coś, co ja naprawdę bardzo, ale to bardzo lubię. I ona po prostu pozwala na wyczarowanie takiego wachlarza rzęs, a co więcej, tworząc ten efekt sztucznych rzęs, ich nie skleja. Rewelacja. A teraz przed nami polecenie pudru i to pudru prasowanego, co jest u mnie niezwykłą rzadkością. Mowa o pudrze od Belle o nazwie Peach Powder. Ja nieczęsto stosuję pudry prasowane, ponieważ one dają mi nadmiernie taki ściągający efekt, nadmiernie matowy, dlatego ja lubię tak często pracować z formami sypkimi, a co więcej, sypkie pudry są po prostu bardzo plastyczne. Ale nie ma się co oszukiwać, jeżeli chodzi o taką formę poprawkową, no to forma kompaktowa o wiele lepiej się sprawdza. I trafiłam, słuchajcie, na taki puder, który niezwykle mi się podoba. Myślę, że przede wszystkim ze względu na swoją konsystencję i fakturę, ponieważ to jest puder matujący, ale bardziej określiłabym go mianem takiego satynowego matu, takiego świeżego, ponieważ zobaczcie, nawet jak sobie go nałożę na palec, to widzimy, że właśnie on ma taką lekko lśnistą fakturę, ale to nie jest perłowe wykończenie, tylko po prostu to jest takie wykończenie świeże. I to jest puder, który sprawia, że makijaż wygląda dobrze i to nawet nie tylko w formie poprawkowej, ale również nakładanej bezpośrednio na podkład, czyli jako ten pierwszy puder utrwalający. Takim minusem jest fakt, że to jest neutralny kolor, ale nie jest najjaśniejszy, więc osoby o bardzo jasnej karnacji mogą się z nim nie polubić. Natomiast jeżeli Wasza karnacja nie jest jasna, jeżeli szukacie czegoś prasowanego, co nie będzie dawało nadmiernego efektu matu, no to dla mnie to jest naprawdę super sprawa. A teraz moi drodzy, polecę Wam rozświetlacz, który już bywał na moim kanale, ale dawno go nie było i uznałam, że po prostu muszę dzisiaj o nim przypomnieć. Mowa o rozświetlaczu Sensic Highlighting Powder i ostatni wykorzystałam praktycznie do końca i specjalnie na dzisiejszy odcinek zaopatrzyłam się w nową sztukę. To jest, słuchajcie, rozświetlacz, który daje naprawdę intensywny efekt błysku. Można go stopniować, natomiast jeżeli zależy Wam na czymś mocnym, to zdecydowanie tutaj coś takiego uzyskacie i jego barwa to jest takie szampańskie złoto. Jest to produkt, który sprawia, że ten makijaż wygląda na bardziej wytworny, bardziej wielowymiarowy i ten rozświetlacz jest tak śliczny, że, przepraszam Was bardzo, ale nawet nie wiecie, co mój kot teraz zrobił. Kotku, czy Ty się dzisiaj wściekłeś? Ja już go zabieram, no wybaczcie mi, ale on ewidentnie dzisiaj chce być razem z nami. Okej, wracając do rozświetlacza i do tematu. To jest taki rodzaj produktu, który mi osobiście sprawdza się znakomicie w wykorzystaniu takim wielofunkcyjnym, czyli lubię go nakładać nie tylko na moją twarz, ale on przepięknie wygląda na dekolcie, jako podkreślenie obojczyków, jako podkreślenie ramion. Super wygląda też w formie takiego monocienia na powiece, czyli po prostu czegoś, co sprawia, że nasz makijaż jest bardzo szybki, ponieważ po prostu nakładamy sobie ten rozświetlacz na powiekę, nakładamy tusz do rzęs i możemy lecieć. Naprawdę super produkt. Przechodzimy teraz do polecenia przepięknego, świetlistego różu do policzków od Kobo o nazwie Luminous Baked Color. W zasadzie producent mówi o nim cień, natomiast nawet na stronie Natury jest informacja, że można używać tego produktu w formie różu do policzków i ja tak lubię go stosować najbardziej. Mam odcień 311 i to jest tak cudowny odcień, że dla mnie to jest w zasadzie taki, słuchajcie, topper do różu do policzków. Zobaczcie, on daje dosyć istotną świetlistość, ale jeżeli ktoś lubi taki mocniejszy efekt glow, mocniejszy
efekt rozświetlenia, to się w tym po prostu zakocha. Ja powiem szczerze, że lubię sobie ten produkt stosować i samodzielnie, i jako topper na przykład matowy róż do policzków i on po prostu za każdym razem robi robotę. I w ogóle ten brzoskwiniowo-złocisty odcień na teraz, na lato, kiedy skóry są bardziej opalone, kiedy są takie świetliste, no wygląda po prostu fenomenalnie i ja czasami lubię sobie go nałożyć samodzielnie, nie mając poza nim nic, ani bronzera, ani rozświetlenia i on tak ładnie ożywia i rozświetla tą twarz, że jest po prostu boski. To teraz mała opowieść i powrót do czasów przeszłości. Kiedy chodziłam do szkoły, to po prostu uwielbiałam lakiery ultrafioletowe. To jest taki rodzaj lakieru, który wygląda na przezroczysty, ale w świetle dziennym nadaje tym paznokciom takiego zdrowego, wrzosowo-różowego koloru. Dla mnie to jest po prostu coś obłędnego. I nie wiem, jak to się stało, ale ja dzisiaj naprawdę mam duże trudności w tym, żeby taki kosmetyk znaleźć. I udało mi się, więc mówię o nim w dzisiejszym odcinku. Chciałabym polecić Wam lakier z Vibo o nazwie Fluo Top Coat. I on jest tak wspaniały. Naprawdę, jak dobrze wiecie, ja zrezygnowałam z noszenia hybryd i w momentach, kiedy po prostu nie mam czasu zrobić sobie ładnego lakieru na paznokciach, a chcę, żeby one wyglądały świeżo, to po prostu na szybko nakładam sobie jedną warstwę tego produktu na moje paznokcie i one wyglądają bardzo zdrowo, bardzo żywo i nie mogę wcale powiedzieć, że ten kolor jest czymś gorszym od takiego kryjącego koloru, ponieważ on sprawia, że dłoń wygląda tak bardzo czysto, bardzo lekko. Więc jeżeli szukacie takiego minimalizmu w lakierach do paznokci i chcecie, żeby one po prostu prezentowały się dobrze, no to dla mnie tego rodzaju wykończenia są po prostu cudowne. Słuchajcie, ja często poza nagrywaniem typowych testów szukam sobie inspiracji w drogeriach i kiedy robię jakieś przypadkowe zakupy, to sobie zerkam, co tam ciekawego i nowego na półkach. I tak było w przypadku nowego błyszczyka od Essence o nazwie The Glowing Golds. Kupiłam go sobie, ponieważ spodobał mi się ten kolor i uznałam, że sobie go nałożę na usta i zobaczę, czy to jest coś fajnego i naprawdę się w tym zakochałam. To jest rodzaj takiego w zasadzie olejku do ust o trochę gęstszej konsystencji, który sprawia, że usta są pokryte tak komfortową warstwą, że po prostu wręcz jest to taki efekt poniekąd w cudzysłowie uzależniający, ponieważ efekt tej takiej mięsistości i jednocześnej miękkości na ustach jest czymś, co po prostu sprawia, że czuję się tak bardzo przyjemnie z tym produktem. Jeżeli chodzi o te drobiny, to one są dosyć mocne w opakowaniu, natomiast na ustach one się tak delikatnie rozkładają, że one już nie są tak mocno zauważalne. Zobaczcie, to jest po prostu taki produkt, który pokrywa usta takim szklistym błyskiem, efektem lustra, efektem tafli i jeszcze nawet w momencie, kiedy on po prostu już się wchłonie, to usta są takie fajnie, komfortowo zregenerowane, no naprawdę. Super sprawa. Jeżeli miałabym wymienić jedną rzecz, bez której nie umiałabym się obejść, to nie wymieniłabym żadnej, bo musiałabym wymienić ich co najmniej 100. Mam trochę takich rzeczy, które po prostu uwielbiam i jedną z nich jest olejek eteryczny lawendowy. Lawenda jest czymś, co po prostu uwielbiam w każdej postaci. Słuchajcie, jeżeli kiedyś wreszcie dojdzie do skutku napisanie przeze mnie książki, to z całą pewnością będzie jeden rozdział poświęcony lawendzie. Wynika to z tego, że dla mnie ona ma tak wspaniałe właściwości kojące, aromaterapeutyczne. Ona wprawia mnie w tak wspaniały, błogi nastrój, że po prostu nie umiem bez niej żyć i ona na pewno jest jednym z tych produktów. I ten olejek możecie stosować na różne sposoby, natomiast ja po prostu lubię po ciężkim dniu, kiedy przygotowuję sobie kąpiel, dodać kilka kropli tego olejku do gorącej wody i to jest tak relaksujące, naprawdę. Możecie sobie zrobić swoje własne spa w waszej łazience, naprawdę za kilka złotych i będziecie oczarowani tym efektem. Dla mnie lawenda ma nie tylko wspaniałe właściwości, ale i cudowny zapach. A teraz uwaga, ponieważ przed nami prawdziwy hicior, o którym jeszcze do tej pory na moim kanale nie mówiłam. Chciałabym polecić Wam kredkę do ust My Secret o nazwie I Love Perfect Contour w odcieniu Biscuit, która jest tak znakomitą kredką, że po prostu nie umiem się bez niej już na dzień dzisiejszy obejść. Mam kilka konturówek, które po prostu kocham. Wiele z nich sobie po prostu testuję i wymieniam, ale zdecydowanie ta ląduje w moich najważniejszych konturówkach. Z dwóch powodów. Po pierwsze, ze względu na kolor, który jest po prostu przecudny, fantastyczny. To jest odcień, słuchajcie, takiej zgaszonej róży z taką lekką domieszką beżu i ona na ustach wygląda po prostu fenomenalnie. W mojej ocenie to jest na tyle uniwersalny kolor, że naprawdę praktycznie każdemu będzie pasować. Z tą konturówką można sobie robić taki fajny efekt powiększenia. To cały czas będzie wyglądało naturalnie i pięknie. A druga kwestia to jest konsystencja, ponieważ ona jest dosyć miękka, natomiast nie jest za miękka, zastyga na ustach i naprawdę znakomicie się trzyma.
To jest po prostu rewelacja. Jeżeli szukacie naprawdę trwałej, drogeryjnej pomadki, to Lovely Lippy Lips, który w zasadzie jest tintem do ust, może spełnić Wasze oczekiwania. Kiedy pierwszy raz przetestowałam tą pomadkę, to byłam naprawdę zaskoczona tym, jak ona jest lekka i jednocześnie trwała. Kontekst trwałości i lekkości na ustach to jest coś niezwykle trudnego do osiągnięcia, a tutaj moim zdaniem Lovely naprawdę zrobiło dobrą robotę. Jasne, że po wielu godzinach noszenia będziecie widzieć naturalne ślady użytkowania, pomadka trochę zacznie się zjadać, ale wiecie co dla mnie jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o te trwałe pomadki? Właśnie to, czy one zjadają się w sposób ładny, czy też w taki grudkowaty i nieestetycznie wyglądający. Tutaj mamy do czynienia z lekką formułą, którą nawet można reaplikować, więc same plusy. A teraz polecajka cieni do powiek od Eveline Quattro w numerze 04. To są cienie, które nie mają najmocniejszej pigmentacji, ale to jest coś, co pozwala na budowanie bardzo szybkiego makijażu dziennego. One się naprawdę lekko blendują, do tego ta kolorystyka jest tak fajnie dostosowana, że naprawdę wręcz każdy kolor jest do użycia. Oczywiście, że w różnych konfiguracjach, ale jest to kwestia tego, jak widzicie ten makijaż, jak chcecie go zaprojektować, zinterpretować. Natomiast jeżeli szukacie czegoś po prostu dziennego, bazowego i łatwego w użyciu, to ta paletka naprawdę spełnia moje oczekiwania. W dzisiejszym odcinku nie mogłoby zabraknąć korektora Max & More, który dostaniecie w Action. Kupiłam go do jednego z testów za dosłownie kilka złotych i za pierwszym razem nie doceniłam w pełni jego potencjału, ponieważ po prostu trafiłam na zbyt ciemny odcień. I przy innej okazji udało mi się trafić na odcień dla mnie odpowiedni i się dosłownie zakochałam. To jest korektor, który ma kremową konsystencję, można nim budować krycie, ale moim zdaniem można uzyskać krycie średnie, delikatnie wzmocnione, natomiast to, co czyni ten korektor moim zdaniem wyjątkowym, to jest fakt, że on w ciągu dnia nie wysusza strefy pod okiem, nie podkreśla linii i po prostu bardzo ładnie się nosi. Co ciekawe, od momentu, kiedy przetestowałam go w tym odpowiednim dla siebie kolorze, zaczęłam dostawać od Was wiadomości, że również go kupujecie, że sprawdza Wam się super, że naprawdę za te kilka złotych jest to bardzo dobrej jakości produkt, więc powtórzę, no nie mogłoby go zabraknąć w dzisiejszym odcinku. Skoro już mówimy o poleceniach, po których dostawałam od Was niezliczoną ilość wiadomości pełnych zachwytu, a wiem, że nie wszyscy mogli słyszeć o tych produktach, no to również nie mogłoby dzisiaj zabraknąć podkładu z Biedronki B-Beauty o nazwie Fluid Matujący. I to jest kosmetyk, który zaskakuje pod wieloma względami. Po pierwsze ceną, po drugie jakością, po trzecie trwałością, po czwarte rozprowadzaniem na skórze. To jest kosmetyk, którego ja nie określiłabym mianem podkładu matującego, tylko bardziej takiego naturalnie świeżo wyglądającego na skórze, ale jednocześnie takiego, który jest kremowy i który daje odpowiednie krycie. To jest kosmetyk, który sprawia, że ta skóra wygląda bardzo naturalnie. On się pięknie stapia ze skórą i naprawdę, jeżeli chodzi o kategorię podkładów drogeryjnych, to jest jeden z lepszych, jakie mam w swoich zbiorach. Chciałabym dzisiaj powiedzieć Wam o cieniach do powiek Sensik o nazwie Creative Eyeshadows. Tą wersję kolorystyczną możecie kojarzyć z jednego z moich testów, jest to odcień 149 i jakość pracy z tymi cieniami naprawdę mnie zadowala, ponieważ ich pigmentacja jest średnia, ale one naprawdę łatwo i wdzięcznie się blendują. Ale celowo zaczynam od słowa, że chciałabym powiedzieć Wam o tych cieniach, ponieważ odkryłam ostatnio nową wersję kolorystyczną tychże cieni i po prostu się zakochałam. Te cienie są tak wdzięczne, jeżeli chodzi o tą kolorystykę, że po prostu one wręcz same tworzą taki piękny kształt konturu oka. Ten odcień nazywa się 101 Shades of Sand i jak widzicie mamy tutaj do czynienia z neutralno-chłodną kolorystyką, ale jednocześnie taką, która po prostu nie stwarza najmniejszych problemów. Tutaj nawet powiedziałabym, że pigmentacja tej paletki jest trochę delikatniejsza aniżeli w tej palecie, ale to jest coś bardzo bezpiecznego, bardzo łatwego w użyciu, bardzo szybkiego. I mam na myśli to, że jeżeli szykujecie się szybko rano, nie macie czasu na wielkie makijaże i chcecie mieć pewność, że ten makijaż będzie wyglądał dobrze, nawet wtedy, kiedy no nie dbacie o najpiękniejsze blendowanie, ponieważ cienie same z siebie tak fajnie pracują, to jest naprawdę godna polecenia paletka. Jako, że cały czas dostaję całą masę zapytań o to, jakie są moje ulubione kępki, które polecam, na których najlepiej mi się pracuje, to odpowiedź będzie w dzisiejszym odcinku. Ja, słuchajcie, już od długiego czasu kupuję kępki Klawier i one tak dobrze mi się sprawdzają, że szczerze mówiąc nawet nie myślę o tym, żeby je zmienić. Wyjątkowo przypadł mi do gustu skręt C, który sprawia, że te rzęsy są ładnie podkręcone, ale nie są takie zbyt wywinięte, a z drugiej strony trafiałam kiedyś na takie rzęsy, które były wręcz prostawe i one wyglądały gorzej, aniżeli bez nałożenia kępek, czyli po samym tuszu. Ja najczęściej używam długości 12 i 10. Czasami nakładam sobie kilka ósemek w wewnętrznym kąciku oka, ale to zdecydowanie rzadziej. Te dwie długości w mojej ocenie są najbardziej uniwersalne. One pozwalają na tworzenie takiego kociego kształtu oka i z całą pewnością zauważyliście, że moje rzęsy są dzisiaj niebieskie i testowałam sobie nowość z Klawier, która jakiś czas temu podbiła Instagram.
Instagram, czyli właśnie te ich rzęsy w kolorze niebieskim i rzeczywiście one robią wrażenie, ale ile ja je kleiłam, one są o wiele cięższe w aplikacji, ponieważ po pierwsze są węższe, a po drugie są trochę sztywniejsze, więc efekt jest fajny, ale naprawdę trzeba nad nimi spędzić dużo czasu, a tutaj wręcz przeciwnie, ta praca jest po prostu bardzo szybka, bardzo intuicyjna i już na wielu szkoleniach je polecałam i chciałabym polecić je również Wam. W dzisiejszym zestawieniu ląduje polecenie z poprzedniego odcinka, czyli kremowy róż do policzków od Belle o nazwie Tender Cream Blush. W zasadzie rzekłabym, że warto jest się pospieszyć i zapolować na niego, jeżeli lubicie tego rodzaju produkty, ponieważ jak wiemy, te kolekcje biedronkowe się wymieniają, a to jest coś naprawdę unikatowego. To jest róż do policzków, który w opakowaniu moim zdaniem nie wygląda najbardziej zachęcająco. Ja myślałam, że on będzie bardziej ciepły, natomiast na policzkach przemienia się w coś takiego pięknie neutralno-brzoskwiniowego. To jest rodzaj kremowego różu, który bardzo ładnie trzyma się na policzkach. Ja go testowałam podczas jazdy na rowerze i po prostu był wręcz nie do zdarcia. On nie sprawia, że te policzki wyglądają na zbyt tłuste, tylko na takie bardzo jędrne, sprężyste. To jest coś, co zdecydowanie odmładza i szczególnie polecam go osobom w wieku dojrzałym, które potrzebują uzyskać taki dodatkowy efekt jędrności, świetlistości na policzkach. Jest to coś naprawdę znakomitego. Kochani, teraz chciałabym powiedzieć Wam o kosmetyku, który jest ze mną od wielu lat, który jest dla mnie o tyle istotny, że za każdym razem, kiedy go użyję, to sprawia, że czuję się taka zrelaksowana. Mowa o kremowym żelu myjącym kozie mleko od Ziai. Wiecie, jeżeli chodzi o tego typu produkty myjące, to one często mi się po prostu nudzą i kupuję sobie jeden żel pod prysznic, fajnie mi się go używa, ale dla alternatywy kupuję sobie coś innego. A ten po prostu mi nie powszednieje, ponieważ on ma tak ciekawą nutę zapachową. Ona jest mleczna, ale nie jest taka mdła i po prostu sprawia, że wyjątkowo dobrze się czuję, kiedy zastosuję ten kosmetyk w mojej kąpieli. A kiedy jeszcze dodam kilka kropli olejku lawendowego, o którym Wam wcześniej mówiłam, no to czuję się już bardzo błogo, czuję się zrelaksowana i to jest prawdziwa aromaterapia w domu. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, ale kosmetyk, o którym teraz Wam powiem, kosztuje 15,99, czyli odrobinkę więcej, ale jesteśmy bardzo blisko tej ceny. Mowa o podkładzie Bielendy Makeup Academy Wege Flumi. Powiem krótko z więzieli na temat, ponieważ niejednokrotnie o nim mówiłam. To jest tak wspaniałej jakości podkład drogeryjny, że naprawdę z powodzeniem mógłby być również podkładem selektywnym. On ma średnie krycie, ale jednocześnie pięknie rozświetlające wykończenie, które dla mnie nie jest nadmiernie rozświetlające, tylko sprawia, że skóra wygląda naprawdę bardzo świeżo, naturalnie i zdrowo. Mieliśmy dzisiaj puder prasowany, więc teraz puder sypki, który mam od wielu lat i pomimo tego, że w drogeriach pojawia się stale cała masa nowych propozycji pudrów sypkich, to ten króluje na samym szczycie moich ulubionych pudrów w tej kategorii. Mowa o pudrze Vibo Fixing Powder. Jego konsystencja jest wyjątkowa, ponieważ on jest bardzo miałko zmielony, bardzo miękki. W swojej konsystencji przypomina najbardziej selektywne pudry. Niejednokrotnie porównywałam go do pudru Laury i wypadał wyśmienicie, ponieważ on daje charakterystyczne wrażenie miękkości, gładkości. Pięknie utrwala makijaż, daje efekt matu. Może nie takiego najmocniejszego, ale takiego, który z powodzeniem można reaplikować i po prostu sprawia, że makijaż wygląda bardzo miękko. No to jeszcze puder pod oczy. Oczywiście My Secret Under Eye Smoothing and Fixing Powder. Mówiłam już o nim tyle razy, że chyba nie będę go dodatkowo opisywać. Po prostu jest świetny. Jeżeli lubicie używać kredek w makijażu, to warto zwrócić uwagę na kredki z Action. Kupiłam je po raz pierwszy do jednego z testów i byłam zaskoczona tym, jak one są multifunkcyjne. Można z nimi popracować zarówno w formie bazy podcieniowania oka. Można nakładać je w formie kreski na powiekach. Można nakładać je na linię wodną oka, ale jeżeli lubicie mocniejsze wersje kolorystyczne na ustach, to śmiało. Ostatnio zaczęłam dostawać od Was wiadomości, że w Action pojawiła się nowa wersja kolorystyczna tych zestawów, czyli coś bardziej letniego, jaśniejszego, pastelowego. Nie miałam szansy jeszcze ich użyć. Z tymi cały czas sobie kombinuję i jeżeli chodzi o mój ulubiony kolor tego zestawu, to chyba stał się nim ten, czyli ta magenta. Jak dobrze wiecie, lubię mieszać ze sobą różne kosmetyki i osiągać naprawdę ciekawe wykończenia. Lubię łączyć ze sobą różne maskary i odkryłam, że połączenie tych dwóch tuszów od Eveline daje efekt pogrubienia i wydłużenia rzęs. Są to maskary o nazwie Viva Curled Length and Lifting Lashes oraz Viva Full Volume and Definition Lashes. I jeżeli chodzi o szczoteczki, to obydwie są silikonowe, natomiast ten różowy, zobaczcie, ma taki troszkę bardziej obły, podkręcający
wyglądający rzęsy kształt. Natomiast jeżeli chodzi o drugą maskarę, czyli maskarę miętową, to tutaj mamy do czynienia z trochę bardziej klasycznym, ale jednocześnie zamkniętym w trójkącie kształtem. I ja lubię sobie z nimi pracować w taki sposób, że najpierw sobie nakładam warstwę jednego tuszu na moją rzęsę, potem drugiego i potem wracam do tego pierwszego. I połączenie tych dwóch tuszów daje mi efekt takich naprawdę spektakularnie mocno podkreślonych rzęs, które są i wydłużone, i rozdzielone, i pogrubione, czego chcieć więcej. Ostatnio odkryłam róż do policzków, który jest po prostu znakomity. Mowa o różu Lovely Natural Beauty Blusher, który już widzieliście dosyć dawno na moim kanale, ale dzisiaj specyficznie mówię o kolorze 06, który jest wyjątkowo udany i to właśnie ten kolor ostatnio odkryłam. To jest połączenie właśnie beżu i różu w formie takiego herbacianego wykończenia, ale tak udany jest ten kolor, że moim zdaniem on będzie pasował po prostu każdemu, do każdego makijażu, do czegoś mocniejszego, do czegoś delikatniejszego. Jest to coś na tyle wspaniałego, że on sprawdza się również bardzo ciekawie w formie makijażu oka. Nie będzie to rodzaj takiego mocnego cieniowania, ale czegoś, co będzie kontynuacją różu na policzkach i czegoś, co po prostu będzie dawało taką bardzo delikatną mgiełkę koloru. Oto moje dwa ukochane tanie bronzery, czyli Belle Oh My Contour oraz Kobo Bronzing and Contouring Powder w odcieniu 311. Obydwa są bronzerami o neutralnej tonacji, natomiast Belle jest odrobinę cieplejszy, Kobo jest trochę chłodniejszy, więc możecie dobrać sobie ten bronzer w zależności od Waszych oczekiwań i swojej karnacji. Obydwa zaś wspaniale się nakładają, są bardzo miękkie w aplikacji, bardzo łatwe, praktycznie nie da się zrobić sobie przy ich użyciu plam i sprawiają, że makijaż po prostu wygląda cudownie, ponieważ to konturowanie nadaje kształtu, ale jednocześnie nie dominuje, no uwielbiam. Przygotowałam dla Was dzisiaj również dwa mocniej kryjące korektory, ale o innych konsystencjach. Mowa o korektorze Sensic High Coverage oraz Lovely Liquid Camouflage Conceal and Contour. Sensic jest zdecydowanie gęstszy, Lovely ma bardziej wodnistą teksturę. Jeżeli chodzi o ten korektor Sensic, to Wy go pokochaliście, ja razem z Wami, i to jest rodzaj produktu, który daje naprawdę mocne krycie, ale sprawdza się znakomicie przy wysuszonych skórach, właśnie przez tą swoją bogatą konsystencję, ale co ciekawe, wiele z Was zauważyło, że tego korektora nawet nie trzeba pudrować, ponieważ on tak ładnie zastyga, że wtedy tworzy taką bardzo miękką warstwę. Ja go akurat pudruję, ale sygnalizuję, że wiele z Was mówiło o takiej dodatkowej właściwości tego produktu. Jeżeli zaś chodzi o ten korektor z Lovely, to ja po prostu zachwyciłam się tym, że on przy tym mocnym kryciu ma właśnie bardzo lekką, wodnistą fakturę, że tak pięknie się go aplikuje, że on nie obciąża mojej skóry pod oczami, więc obydwa dają mocne krycie i Wy sami możecie sobie dostosować to, która konsystencja bardziej Wam odpowiada. I na koniec moje ostatnie odkrycie błyszczyka z Essence Extreme Shine Volume Lip Gloss w odcieniu 104. Ten błyszczyk ma dosyć gęstą konsystencję, ale nie jest to rodzaj lepkiej warstwy, która jest nieprzyjemna na Waszych ustach, tylko czegoś takiego niezwykle komfortowego. Ale poza właściwościami aplikacyjnymi niezwykle przypadł mi do gustu ten kolor, ponieważ jest to odcień takiego różu, który ma delikatne, chłodne drobinki, które po prostu optycznie wybielają zęby. I ten błyszczyk wygląda przepięknie i w makijażu, i w momencie, kiedy tego makijażu w ogóle nie macie, a chcecie dodać sobie taki odświeżający akcent na Wasze usta. Jest to tak udany kolor, że jestem przekonana, że jak tylko mi się skończy, to go dokupię, ponieważ on, słuchajcie, no jest ze mną bardzo często. Przyznam, że ja po prostu wyjęłam go z mojej torebki, żeby pokazać Wam go w dzisiejszym odcinku i zobaczcie, jak urokliwy jest ten kolor. I pastelowy, i szklisty, i taki fajnie odświeżający. Uwielbiam. Kochani, mamy za sobą moje ulubione kosmetyki do 15 zł. Przygotowując się do tego odcinka, starałam się, żeby było jak najbardziej różnorodnie, żeby było ciekawie i żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, ale to nie wszystko. Jak dobrze wiemy, sekcja komentarzy jest po prostu kopalnią złota. Wy często polecacie mi naprawdę fantastyczne produkty, które później testuję, więc jeżeli w Waszych zbiorach kosmetycznych znajdują się perełki do 15 zł, to naprawdę czujcie się zachęceni i śmiało piszcie, z przyjemnością przeczytam. Bardzo Wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Jeżeli odcinek był dla Was przydatny, będzie mi niezwykle miło, jeżeli zostawicie mi kciuki w górę, subskrypcję i zobaczymy się następnym razem. Buziaki! Mua.